Elo, elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Baldur's Gate 3. Ogólnie rzecz biorąc, nie wiem jak mi dzisiaj pójdzie nagrywanie, bo jestem świeżo po wyrwaniu ósemki. I troszkę mnie jeszcze boli. W sensie, ciężko mi się mówi czasami, ale... Kurde, tak bardzo chcę zobaczyć, co się wydarzy za chwilę, że chyba... Może uda mi się jako tako... poświęcić, nie wiem, nazwijmy to poświęcić. W każdym razie zobaczę, jak będzie się mówiło, ponieważ wiecie, no tutaj mnie cały czas gdzieś tam boli. Mówiąc, że świeżo, to mam myśli, że wczoraj, jak dzisiaj jest odcinek, jest to wczoraj miałem wyrywaną ósemkę. Wczoraj strasznie cierpiałem, dzisiaj niby jest już troszkę lepiej. Ale sami rozumiecie, że to czasami potrafi się długo golić, zwłaszcza kiedy ma się zamontowane szwy. No i to po prostu... Szwy, tak? I to po prostu zanim to tam się zagoi, to... Może trochę minąć, moi drodzy. Dobra. Jest ten wiekopomny moment, na który czekaliśmy przez całe, moi drodzy, ostatnie życie, czyli nareszcie spotkamy się z Absolutem. Kurde, nie wiem, czy będę mógł nagrywać. Trochę jednak czuję te zęby. Nie wiem, czy nie powinienem się oszczędzać, a tutaj jednak cały czas będę zmuszony mówić. Dobra, spróbujmy. To tak, wzmocnijmy się. Czyli mamy kilka elementów. Pieseł. Raz. Ona. Dokładnie, żyćko. Oprócz tego muszę sobie rzucić tarczę tak naprawdę. No, myślę, że to dobry pomysł, żeby rzuciła sobie tarczę. Czemu nie? Nie będzie miała w tej koncentracji, żeby rzucić cokolwiek innego. Ale sporo ma zakręć. Ładnie. Napełni broń magiczną energią, nabiera ona magiczne właściwie, otrzymuje premium plus 1 do ataku obrażeń, fajne. Ona ma dużo na koncentrację. Co nie? Właśnie nie wiadomo, na przykład tutaj ataki bronią zadają, ale to na 3 tury. Dużo fajnych rzeczy ma ogólnie. Co nie? Na koncentrację. Nie umarłem, też widzicie akcja dodatkowa w ogóle. Dobra, wzmocnijmy to. Zobaczymy, jak to pyknie. Plus 1 do ataku właśnie. Okej, okay, fajne. Ona oprócz tego nie ma nic tutaj do wyczarowania, jeszcze Gale ma. Ono oczywiście to. Ale on teraz też odkryliśmy, że ma jeszcze kilka innych rzeczy, takie jak przywołanie żywiołaka ogólnie. I to jest całkiem spoko, więc przywołajmy go. Myślę, że fajnie będzie przywołać żywiołaka ognia imo. Nie wiem jak ten cały gałgan tam na górze, ale żywiołak ognia wydaje mi się najbardziej naprawdę potężny. Żywiołak ognia i jeszcze mniejszą żywiołaka. Kurde, chyba pójdziemy maksymalnie w ten ogień. Ogień jest spoko, tak mi się wydaje. Chyba, że okaże się, że wszyscy mają odporność na ogień. Kurde, no nie mogę mówić chyba. Ajajaj, ale mnie boli. Niedobrze, powiem wam, niedobrze. No dobra, spróbujemy, dobra? Uwaga, wchodzimy tam do środka, zobaczymy, co się wydarzy, moi drodzy. Nie ty mnie, nie, czarodziejem. Czas toczyć walkę z Absolutem! You. What have you done? What have you done to me? Znowu jesteś śmiertelny, Tornie. Przybywam, żeby zakończyć twój żywot. Keterik, Melodia chciałabyś osiągnął o wiele więcej. Poniechaj, a może jeszcze odkupisz swoje winy. Przez 100 lat żywię się wieśnią nocy dosyć. Sam sobie to uczyniłeś. W sumie może spróbujemy go przekonać. Zobaczymy, co on na to powie. There is no redemption. Can't you see?
It is too late. If Melodia could see all I've done, she'd know. She'd know her husband died long ago with Isabel. Unlike Isabel, he could not be brought back. Oj, może uda nam się go przekonać, żeby było wszystko gitara siema. Melodia ciebie czeka na ciebie za świadek. Wróć do Selun, a wasze dusze znów się spotkają. Myliście, Ketterik, nie jest dla ciebie za późno. Albo to powiedzmy, drugie. I wish it could be so. I do. But the Moon Maiden did not intervene when my life was dismantled piece by piece. And when I tried to buy it back, it cost me everything. Everything. We are copper pieces in their belts. Tokens to be traded for scraps. You have beaten me, true soul. But the gods beat me first. To tak, widzisz, że tutaj mamy generalnie możliwość dokonania pewnego rodzaju wyboru. Możemy go po prostu zabić, albo możemy z niego, tak mi się wydaje, pomóc mu. Ogólnie ciekawy aspekt, jestem bardzo ciekaw, czy to wynika z tego, że żeśmy znaleźli te wszystkie listy, które tam znaleźliśmy w jego sypialni i tak dalej. Bo tam bardzo dużo takich rzeczy było, co nie? Tam jakiś list od jej córki, czy tam od jej żony. I generalnie być może dzięki temu, że znaleźliśmy te wszystkie notatki, wywiązała się tutaj dodatkowa kwestia dialogowa. Katerik, mogę ci pomóc, jeśli mi pozwolisz. Jeszcze nie jest za późno, twoja historia nie kończy się tutaj. Pójdziesz po dobroci, to ci oszczędzę. Ciekawe, ale idźmy w to na razie. Jeszcze nie jest za późno, twoja historia nie kończy się. Pójdziesz po dobroci, to ci oszczędzę. Ketterik, mogę ci pomóc, jeśli mi pozwolisz. I am the chosen. The chosen. Did you know that? I gave up everything. My family, my life. I cannot stop here. I must finish what I started. One way or another. Do what I say. Prostrate yourself before me, for if you do not, your suffering will be worse. Aha. It is better that you bow. Do you hear me? Bow! No i teraz to przegiąłeś pałę. The prism. You've had it all this time, you worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. No i się rozjuszyłem. Co jak co, ale to była leciutka przeginka, moi drodzy. Nikt nie będzie tak się zachowywał. No i zaczęła się walka, ale nie była byle jaka walka, być może najtrudniejsza walka w naszej historii. No dobra. Unleash me. Patrzę, co tu jeszcze jest po prostu, jakie tu mamy różnego rodzaju rzeczy. Ale ewidentnie czeka nas, o bogowie, ciężka walka. I mamy go, Ketterik Torma, słynnego, badasa. Cudowne zdrowie. No, on ma potężne rzeczy, zobaczmy jeszcze innych rzeczy, Gałganu. To może być trudna walka, moi drodzy. No jak nie wiem, od czego zacząć, co nie? No dobra, wiesz co, Gail? Weź daj przyspieszenie może... Daj przyspieszenie jej. No, sam się trochę wycofaj.
Lepiej nie ryzykować. Dobra. Czyli generalnie z Keterikiem chyba nie dało się przejść do porozumienia. Byłem ciekaw, czy po prostu jest taka możliwość, ale chyba po prostu nie ma takiej możliwości, co nie? No nic, bo zostało mi nic innego. Jak zabić absolutnie wszystkich. W sumie mogliśmy się bezpośrednio do niego teleportować, tak teraz sobie myślę. Kurde, czy ja, czy... No to... No, nie, nie udało się. Dobra, trudno. Zmarnowaliśmy jeden ten, jeden... Bo tak sobie myślę, że w sumie... O, jeszcze jest giermek jakiś. Bo tak się zastanawiam w sumie, czy może od razu mu wierdzielimy, co nie? Walimy go na pyrę. Nie ma co, nie ma to tamto. Co to jest? Zobaczmy, normalny, ukradkowy taki, a to jest 1427. Dużo do tej psychicznej. W ogóle jak zwykle nie posmarowałem sobie, no bo jedną akcję dodatkową zmarnowałem. Nie posmarowałem sobie niczym tym, niczym na mojej broni. Niechaj w takim razie... O, dużo KB. Dobra, lecimy. Kurde, dobry jest. Wiecie co? Nie wiem, czy nie będziemy musieli to jednak inaczej zrobić. Tak sobie myślę. Jednak zająć się... Piescełami. O kurde, pieseła mi na raz rozwalili, niedobrze. W sumie ten skok jest spoko. Można teoretycznie doskoczyć do wrogów w ramach swojego ruchu. Słuchaj, zobaczę jak oni są ten. Widzenie, widzenie, oni są odpowiedni tylko na truciznę. Dobra. No to co, walimy ich na byrę. Co oni takiego mają? Poczekajcie, palące ugodzenie. Dotknięta istota otrzymuje od ognia w każdej turze aż do tury po wykonaniu udanego rzutu obronnego na kondycję. A ciekawe, to będzie ciężka walka. No dobra, jest Jona. Myślę, że to jakieś... Oni mają odporności na ogień. Nie mają. Zobaczmy. Oni są niejako nie umarli. Nie mam to odpędzenie nieumarłych. Nie wiem tylko, jakby to miało zadziałać. Zapiszę się i wypróbuję. Szczerze mówiąc... Chociaż... to nawet nie takie złe. Poczekajcie, wczytam się, tylko widzicie, nie wszyscy chyba dostali ten stan, bo jakby nie wszyscy mnie widzieli, wychodzi na to? Musiałbym się lepiej ustawić ogólnie. Okej, nie, odpędzenie nieumarłych w tym przypadku wydaje się całkiem spoko, mimo wszystko. Wszyscy mnie widzą? Nie, no wszyscy, teraz mnie wszyscy widzą. Dobra, spróbujmy. Okej, jednak nie takie złe to jest, po zastanowieniu. No i teraz się dopiero zacznie, moi drodzy. Jeszcze ona. Odpędzenie, zaklęta, ciekawe.
Zobaczmy jeszcze tego gałgana. Chyba musimy ją też rąbnąć. Czym szybciej, tym lepiej. Tym szybciej, tym lepiej. Dobra, czas ją pierdyknąć. I am your end. Nie no, bez jaj. Dobra, i to było uderzenie. Porządne. Rąbnięcie. No i nie ma tybiarza. W ogóle sam to czasami kojarzę, że były takie bulwa. Bliskie przedmioty istoty. Ciekawe, czy to by działało. Czy teoretycznie jakbym rzucił tylko dla testów, dobra? Sczytamy się. Bo chodzi o to, jestem bardzo ciekaw, czy w ten sposób moglibyśmy ich przyciągnąć, faktycznie. O, jest, jest, faktycznie, dobra, widzę teraz. Bo to też jest fajny sposób też ten, żeby wszystkich zgromadzić kupę i rzucić na przykład jakieś potężne zaklęcie, wiecie, tego, potężne zaklęcie obszarowe. No dobra, chyba tu pójdziemy i wykończymy tego typiarza. Ona się już nie ruszy, niestety. Właśnie tego się bałem, że pierdyknie, to zabije. Katerika chyba powinniśmy na końcu jednak walnąć. Oho! Oj, to może być trudne, to może być trudne. No dobra, przepraszam bardzo, co tu się dzieje? Zabójcze rozkazy. Niedobrze. Ja bym tylko żartował z tym odejściem. Oh yeah! Właśnie tak to się robi, madafaka. No, króciutko! Nie ma żadnej podatności na cokolwiek, to niedobrze, ale na zaklęcia w sumie ma. Tak, ci są pędzeni.
Co nie zmienia faktu, że wrócą prędzej czy później. Na najniższym poziomie wcale tak dużo obrażeń nie zadaje. 8,80 ten. Ale strażnik wiary. O kurde. No to okazyjne ataki będzie miała, tutaj niefajne. Dobra, zobaczymy, czy to, czy to była dobra decyzja. Ta, ona tam musi dojść, ona musi być... Ona musi mu przywasolić, moi drodzy. I jak powiedziawszy, tak zrobiwszy. Dobra, nie ma co się patyczkować, używamy 100% mocy, żeby go załatwić. 100% mocy! Ładne to było. My lord beckons me. You have no idea what you're meddling with. You're a pawn, a slave to forces you cannot comprehend. I am the chosen, and you Aha, to spotkaliśmy się z Katykiem Tormem i niemal przekonaliśmy go do poddania się, ale wywiązała się walka. Ostatecznie uciekł gdzieś do lochu wieży, musimy podążyć jego śladem i sprawdzić, czy da mu się przemówić do rozumu. W sumie zastanawiam się, czy mimo wszystko dało się go przekonać do poddania się, co nie? Czyli generalnie Gaugan gdzieś spierdzielił, tak? Ale tchórz, no dobra, ale przynajmniej... No powiem wam tak, może spierdzielił, ale przynajmniej jednego to będziemy mieli go z głowy. On był, no nie mówmy, nie oszukujmy się, on był dosyć silnym przeciwnikiem. Wstawaj, zesrałaś się. Ach, ta Jessica znowu się zesrała. Wiecie co, na chwilę się wczytałem, moi drodzy, żeby zobaczyć, tak z ciekawości, czy w ogóle jest opcja, żeby go przekonać do poddania się. Sprawdziłem tą opcję. Tutaj czegoś brakuje. On się tam kłania i nieważne co powiemy, generalnie on nie daje się przekonać. Ale jeszcze jest druga opcja zastraszania. Spróbujmy w to pójść, zobaczymy, czy da się przekonać. No oczywiście, bo zakładałem, że rzut się uda. O, dobra, udało się. You've come this far. You've stripped your enemy of his advantage. Why would you show mercy now? Może da się go jednak przekonać, tak z ciekawości. Może tak nie? Nie jesteś tak jak ty, Kedyk. Może interesuje tylko to, co słuszne. O kurde, 30. To nie damy rady. Nie na tym. Poczekajcie. Nie na tym. Nie na tym nie damy rady, bo nie mamy... nawet w przypadku najlepszego rzutu nie przebijemy chyba z perswazji. Ja się wczytam. Nie przebijemy z perswazji, żeby wbić 30. A wydaje mi się, że to może być moment tak z ciekawości. Zobaczymy, czy da się go przekonać. Oczywiście potem się wczytamy. Perswazji, widzicie? Nawet najlepszy rzut by mi tego nie dał. Nie no, krytyczne trafienie by mi dało. Ale tutaj mamy dosyć dużo, bo zobaczcie, oszustwo plus 4, plus 4, plus 1. Tutaj możemy nam się udać i mamy nawet całkiem spore szanse. O, tu też jest 30. No, tu może się udać, moi drodzy. Spróbujmy. O, oczywiście. Pod warunkiem, że rzut będzie sensowny. Chyba rzuty mi nie idą, tak. Z ciekawości chyba się nie uda. Udało się, moi drodzy. To nie ma sensu.
I don't understand. I was given... I was told... The gods... We are so little before them. So small. O, zobacz, i teraz jest właśnie ta sama kwestia. Tylko tutaj właśnie, kurczę, cokolwiek powiem. Mogę ci pomóc, jeśli mi pozwolisz. I am the chosen. I gave... It is better... No, w sensie, widzimy, że cokolwiek tutaj powiem. I tak kończy się walką. Co nie, widzimy, że i tak kończy się walką. Nieważne chyba, co powiemy w tym momencie, więc... Być może brakuje nam jakichś dodatkowych informacji, moi drodzy. Być może, tak jak znaleźliśmy ten list do Melanii tam, być może czegoś tam brakuje, żeby tą rozmowę... Być może to, że nie uratowaliśmy tam jej córki czy coś, ale gdzieś generalnie popełniliśmy błąd. Jeszcze nie załóżmy, twoja historia nie kończy się tutaj. Widzicie? Za każdym razem on atakuje, więc generalnie z tym save'em, który mam tutaj, na pewno nie da się go przekonać, moi drodzy, ale wolałem sprawdzić. Ale być może, jeśli zrobi się odpowiednie rzeczy, to da się go przekonać. Dajcie znać, czy w ogóle da się go przekonać, jest jakaś opcja alternatywna, żeby go do siebie przekonać, bo to jest, przyznam się, całkiem ciekawy aspekt. Dobra. A teraz no już zostało nam nic, tylko po prostu załatwić to, co zaczęliśmy, co nie? Mam tu na myśli totalną eksterminację. Aha, jest nasza bohaterka. Ojej, ja tak zastanawiam się, kto się teraz rusza. Dobra. Wybijmy eliksir. Ten najpotężniejszy eliksir, o ten. No i co? No i na razie może tak, nie wiem, trzymajmy się chwilę. A, jeszcze jest ten, ma atak okazyjny. Chybienie. O ty mordę jeża. Chybienie. No dobra, to co? Chyba tam biegniemy, co nie? Oni są, bugi są omotani. Odpędzenie to będzie dobry moment, żeby ich zaatakować, tak mi się wydaje. Nie. O, dobra, atakuj! Ładnie. Trzeba tym tu gałganom pomóc. Siema! Dobra, ładne uderzenie. O, jest i czarodziej. Czarodziej, potocznie nazywany czarodziej bałwan. Dobra, widzimy, że niestety tutaj... Jakkolwiek bym chciał, moi drodzy... A, bo my jesteśmy... Kurde, bo my jesteśmy w tym... W mgiele. No co ty gadasz, że w nikt nie trafisz? Trafisz w nikt, tylko ci się wydaje, że w nikt nie trafisz. Muszę tak przycelować odpowiednio. Dobra, widać, że muszę bardziej odpowiednio przycelować. Przesunąć się jeszcze. Dobra, no brakuje mi tutaj jakiegoś tam... Nazwijmy to... Minimalnie brakuje mi tego ruchu. Chociaż teraz, patrzcie, chociaż teraz trafię już dwóch, czyli jednak działa. Dobra, to robimy to.
A jednak nie trafiłem dwóch. Bogowie, co za kłamanie. I to w żywe oczy. Ale łatwo, ja wierdykam. Ale torpeda. Dobra, Martyna. Wiesz co robić, moja droga. O, tu jeszcze jest Gaugan. Nie ogarnąłem, ani nie ogarnąłem tego, szczerze mówiąc. Tylko, że... Ona chyba nie dobiegnie, nawet jakby chciała. W sumie lepszy strzał niż brak strzału, jak to się mówi, prawda? Na trzy kity jest. No ale niestety nic nie zrobimy, moi drodzy. Nic nie zrobimy. Strażnik wiary też nic nie zrobi, bo stworzyłem go... No wiadomo nawet jak go stworzyłem. Stworzyłem go w konkretnym celu. A wyszło jak zwykle. I myk, ukradkowy atak! No i łatwo! No z tym łatwo to może bez przesady. Zróbmy sobie krótki odpoczynek. No i tak właśnie stoczyliśmy wydawałoby się bardzo trudną walkę, ale szczerze mówiąc poszło dosyć gładko. Nie było rozmowy z absolutem żadnym. Myślałem, że coś tu będzie, bo widzicie, ta macka się pojawiła, ale ostatecznie niczego takiego nie było. Katerik sobie poszedł po prostu. Kurde, naprawdę. No myślałem, że coś, nie wiem. Gdzie jestem, przepraszam bardzo, ten potężny absolut, czy coś tam jest tutaj? Może z nim tu pogadać jeszcze? Jest ciężka skrzynia tylko. Dobra, nieważne, przeszukajmy ciała. Buława Mochocka. O, kościany kluczyk. Halo, gdzie jest ten absolut, który tutaj miał być? Myślałem, że tu pogadał z jakimś potężnym absolutem. Zostałem oszukany, nie ma tu żadnego absolutu wodycznego. Wezwanie wskrzeszonych. O, czekajcie, bo to może być fajne całkiem. Uwaga. Podporządkuj sobie nieumarłego rozkazem. Jako akcja. Zaatakuj zabójczymi szponami. Twój atak może sparaliżować cel. Bardzo takie... czy ja wiem. Czy ja wiem, czy takie słoko? Możemy Gale'owi dać. On jest taki Gaugan. Ta kula świetlista to jest takie, wiecie. Świetlistą kulę. Po co to komu? Będziesz miał tu takie zaklęcia dodatkowe, byczku. Nie wiem, czy kiedykolwiek to użyjemy, ale będzie miał. Ewentualnie jeszcze jej, ale ona ma inne. Niewidzialność ma, chociaż ta niewidzialność to też takie jest. O wiesz, o trąbkę. O, ta niewidzialność taka. To może jej bardziej? Zresztą, dobra, na razie zostawmy. Pierścień, no!
Powiedzmy sobie szczerze, pierścień taki mocny 2 na 10. Ale dobra, zobaczmy co tu jest. Jeszcze, może jednak coś tu jest jakaś... Kurde, byliśmy tutaj, ja naprawdę spodziewałem się, że będzie jakaś... Oho! Wydrążona wieża, czy by to było przejście sekretne? Tak, to jest przejście sekretne. On tam uciekł, co nie? Ale zobaczmy jeszcze tutaj, coś jest. Zobaczmy też jak ruszył plan. Infiltruj wieżę księżycowego. Wieżę księżycowego księżyca. Czy jak to tam się nazywało? Dobra, no niczego tu już nie ma, co nie? W sensie tu jest chyba zejście, o. To jest wyjście. Dobra, no to co? No to powiem wam tak, że chyba nie ma co tracić czasu, biegniemy za Keterikiem, co nie? Keterik, skurczybyk, uciekł. Walka poszła, póki co pomyślcie, dosyć. W miarę. W ogóle na tyle pomyślcie, że moglibyśmy teraz zrobić długi odpoczynek. Ta taka śmieszka. Bardzo dobra walka. Bardzo dobra walka. Moglibyśmy zrobić długi odpoczynek, co oczywiście byłoby jakąś tam opcją teoretycznie, bo trochę spaliśmy zaklęcia, ale myślę, że nie ma takiej konieczności. Dobra, co najwyżej wiecie co, Galem. Galem byśmy sobie przywrócili może komórkę, a czwartego czaru, przywróć se, no. Dobra, w razie czego, żeby miał. No dobra, to co, idziemy za Keterikiem, tym gałganym śmierdzielem, co tak spierdzielił i nie wiadomo co mu chodzi, co nie? Uciekł i zadowolonko, idziemy za nim. Skoczysz za nim? The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Czyżbyśmy trafili do piwnicy, w której już byliśmy, moi drodzy? This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. Choć mogą to być jakieś nowe tereny. Blisko tych, ale jednak nowe. Poczekajcie. W końcu, a co to mamy? Uratuj Wielkiego Księcia. W końcu dotarliśmy do wierzchu Chodzącego Księżyca. Wielki Ksiąg Revengar musi gdzieś tu być. Aha, okej. Okay. Jeszcze mamy takie dodatkowe zadanie. Że musimy uratować właśnie tutaj księcia, Revengarda. O, ciekawe. Od samej mistry? Mistra każe Gelowi odnaleźć serce absolutu i zniszczyć je. To też tutaj będzie, niedługo będzie też ten motyw z sercem absolutu Gela, więc w sumie spoko, że z nami jest. Dobra, uwolni malarza. Może jeszcze go spotkamy, znaleźliśmy amulet. Okej. Okay. Potencjał. Znaleźć remedium. W pogoni za Keterikiem zeszliśmy do podziemi pod wieżą. Znaleźliśmy się w miejscu, które wygląda na kolonię łupieżców umysłu. Musimy go znaleźć. Okej, okay, so. To może jednak długi odpoczynek zrobimy. Ta, wiecie co, ja wiem, że... Czytajmy się jednak. Myślę, że... Nie ma co dmuchać na... Chociaż, kurde, no nie wiem, czy jest sens ten długi odpoczynek. Niedawno robiliśmy długi odpoczynek niby, co nie? Ale kurczę, no walka tutaj może być znowu trudna. Pamiętamy, że gramy na poziomie taktycznym. Myślę, że nie zaszkodzi zrobić długi odpoczynek. Długi odpoczynek. Myślę, że długi odpoczynek nie zaszkodzi. Zrobimy sobie szybki długi odpoczynek i będzie tralala. Good. I was just starting to miss the sun. Dobra, tutaj mamy z nią związek, wszystko jest trala, nikt ze mną z tego co widzę nie chce pogadać. O, w ogóle jeszcze Just Shaheira mamy, dawno z nią nie gadaliśmy. Yes, you have news? You know your task. Gedrick Thorm clawed his way free of death. Find out how.
Ale nic ciekawego nie ma, po prostu idziemy w Kimę. I tyle, zróbmy sobie długi odpoczynek, wybór automatyczny. Pełny odpoczynek, idziemy w Kimko. No proszę, w nocy też się nic nie wydarzyło, nikt nie chce z nami pogadać, tak to wygląda. Obuszczamy obóz, moi drodzy. No i teraz ten, standardowa procedura, czyli wyczarujemy sobie... O, ciekawe, nie mogę pisała przywołać. Widocznie za wcześnie jest jeszcze. Akrakadabra. On tak samo. Oczywiście, że ognia. Ogień jest najlepszy. Jeden żywiołak. Drugi żywiołak. O, jednak można by sobie wyczarować. No i teraz to dopiero, po takim małym update'cie. Ona też chce to zrobi. No i po takim małym update'cie, moi drodzy, to teraz wszyscy w sumie nie możemy zejść na dół i się bawić, moi drodzy, bo czeka przed nami niesamowita przygoda. Oh yeah!